Ponad 40 zastępów Straży Pożarnej całą noc walczyło z ogniem, jaki opanował jedną z hal produkcyjnych w Mikołowie. To już drugi podobny pożar hali w ciągu ostatnich 2 dni. Sprawy nie mają ze sobą związku, ale w obu przypadkach służby nadal pracują nad ustaleniem, co było przyczyną pojawienia się ognia. Łukasz Kądziałka. Tak było w Mikołowie tuż po pojawieniu się ognia w obiekcie przy ulicy Kościuszki. Dzień wcześniej podobny widok mieli mieszkańcy nie tylko Katowic, ale wielu miast dookoła, ponieważ pożar przy ulicy Rzepakowej wybuchł w ciągu dnia. Dzisiaj rano strażacy dogaszali jeszcze halę w dzielnicy Mikołowa Kamionce. Paliło się w jednej z hal produkcyjnych, bo tu mamy kompleks takiej dużej hali o wymiarze około 200 na 130 metrów. U jednego z najemców się zapaliły tworzywa sztuczne, zajął się też część konstrukcji dachu. W kulminacyjnym momencie w akcji gaśniczej brało udział około 180 strażaków. Pożarem objęta była część hali o wymiarach 30 na 50 metrów. Zaraz po pojawieniu się płomieni ze środka wyszło 9 osób. Nikomu nic się nie stało. Firma Silingen, której hala stanęła w ogniu, zajmuje się produkcją wyrobów dla przemysłu stalowniczego i odlewniczego. Z naszej informacji wynika, że żadne stężenia czegokolwiek wokoło, w powietrzu, jakiekolwiek normy nie są przekroczone. Dzisiaj na miejscu pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, żeby ocenić stan obiektu. Wiadomo, że nie ucierpiały inne firmy działające w kompleksie. Jeszcze jest jednak zbyt wcześnie na wskazanie przyczyny wybuchu pożaru. Zaplanowaliśmy na dzisiaj nasze czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, jednak czekamy jeszcze, aż Straż Pożarna zakończy działania, żebyśmy mogli wejść na miejsce zdarzenia. Takie czynności zaczęły się już po poniedziałkowym pożarze hali magazynowej, w której składowane były hulajnogi elektryczne. Przy ulicy Rzepakowej odbyły się oględziny. Na razie nie ustalono, co dokładnie spowodowało pożar, który widziały z bardzo dużej odległości tysiące osób. Kłęby czarnego dymu unosiły się nad Katowicami. Później wyczuwalny był nieprzyjemny zapach, a jego źródłem były palące się akumulatory litowo-jonowe. Nie uzyskano pisemnej opinii biegłego co do przyczyny tego zdarzenia, a z uwagi na początkowy etap postępowania w chwili obecnej nie mogę wypowiadać się co do przebiegu i okoliczności ujawnionych w toku tych oględzin. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, w hali należącej do firmy Pharmacol mogło dojść do zwarcia w instalacji elektrycznej. Choć oba pożary wydarzyły się dzień po dniu, nic nie wskazuje na to, że są ze sobą powiązane.